Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy we Frostpunk. Jest, słuchajcie, dzień 10, minus 40 stopni na dworzu, więc no, nie pracują tutaj dość, no znaczy nawet nie wysyłałem dużo pracowników przez to do roboty, żeby mi nie pomarzli, bo już widzicie tutaj lecznice są dosyć, no jeszcze nie przepełnione, znaczy przepełnione są, one powinny mieć po 10, po 5 ludzi w każdym, pacjentów po 5 w każdym, ale po prostu są no podwojone tam, znaczy śpią na na podłodze, pewnie, zapewne. No takie prawo wziąłem, żeby po prostu więcej tych ludzi, mam dwie lecznice, powinny unieść, udźwignąć 20 pacjentów, jeszcze 5 mi tutaj brakuje, wolałbym nie. Widzę, że mam trochę żarcia sporo, dałem na odpoczynek też ludzi tutaj, mieszkańców, ale dobra, niech zbiorą. Jeszcze przyjdą mi, słuchajcie, właśnie za 26 minut przyjdą mi moi, no, tacy zwiadowcy, którzy zebrali 193 drewna, jeden rdzeń parowy i 99 racji żywnościowych. To jest bardzo dużo, moim zdaniem. No i teraz tak, pytanie, czy ja wezmę, zdejmę to prawo, żeby to niezadowolenie przestało tak diametralnie rosnąć, bo oni dalej są niezadowoleni. Mi się wydaje, że zobaczcie, to jest, że przepełnione placówki medyczne, no to jest okej, są niezadowoleni, ale ono jest stałe. Marzną, bo jest zimny dom, znaczy jest na minusie u mnie, niezadowolenie rośnie, bo jest zimny dom i kiepska żywność. No nadzieja takie troszeczkę więcej niż pół, no nie jest źle moim zdaniem, ale mogłoby być lepiej, mogłoby być lepiej. Węgla mam, słuchajcie, na 2 dni, tak żeby nam starczyło mniej więcej do tego 12 dnia, żebym mógł spokojnie, słuchajcie, pójść, wysłać do roboty więcej ludzi. Na razie jest jak jest, nie wiem, czy no, tą żywność chyba będę jednak gromadził. O, jednego już wyleczyliśmy. Tu właśnie, jakie badania? No właśnie, badam, słuchajcie, młot węglowy po to, żeby ten węgiel mógł być wydobywany spod ziemi, ze względu na to, że złoża już węgla, no takie są dosyć małe. 299 to jest bardzo mało. Tak samo tutaj już mi zostało tylko też 220 i już tego węgla nie mam. Mam ten węgiel, słuchajcie, tu złoże węgla są, ale jeszcze takiej technologii nie posiadam. I jeszcze jedna rzecz. Chciałbym to niezadowolenie zimny dom zlikwidować. I już pokazuję, co zauważyłem. No tak, no zimne są domy. Tutaj mamy chłodne nawet. Może nie zimne, bo to jest chłodno. Tak, to jest chłodno. To nie zimne. Co oni tutaj? Ja nie rozumiem, dlaczego są niezadowoleni. Dom jest chłodny, a nie zimny. Na chłodny, no to chłodny. No, nie rozumiem. I teraz tak, no właśnie, co zrobić, żeby tutaj było o jeden level wyżej? Ano trzeba, słuchajcie, no weszłem sobie tutaj na ten chociażby węzeł grzewczy, który tutaj postawiłem wcześniej. No i on tu, żeby poszedł level 2, zasięg strefy ciepła 2, trzeba opracować, a zasięg strefy ciepła 2 to jest w ogrzewaniu tutaj. Zwiększenie zasięgu generatora pozwala powiększyć wytwarzaną przez generator strefę ciepła. Uwaga, gdy wybrane jest to ustawienie, generator zużywa 2 razy więcej węgla. No właśnie, to trzeba będzie zrobić tak czy siak w przyszłości, ale no musiałbym się też zająć, słuchajcie, tymi tartakami i hutami, żeby po prostu to, te mieć rzeczy już jakby wynalezione. I może najpierw zacznę od tych tartaków i hut, bo ze względu na to, że ja te ogrzewanie, co z tego, że ja tu będę wszystko robił, jak ja nie będę miał w ogóle surowców. Dlatego muszę mieć, słuchajcie, jakieś minimum surowców. No mam 23,11, ale to jest to, co mogę po prostu zaraz wykończyć, nie? I jest, zwiadowcy oddział numer 1 bezpiecznie wrócili do miasta. Czyli co, mogli też niebezpiecznie wrócić i stracić na przykład, o kurcze. No tak, tak z tego wynika, nie? No bo bezpiecznie mogli wrócić, tak? Ale mogli na przykład połowę rzeczy
połowę rzeczy zgubić na przykład, albo po prostu gdzieś tam, nie wiem, no, zginęło paru i no, wiadomo, że no, nie wszyscy wezmą to wszystko. Może rozwiązać oddział zwiadowców w balonie obserwacyjnym, albo wysłać ich z powrotem na Frostland. Oczywiście, że chciałbym ich wysłać, tylko teraz właśnie, gdzie ich tu wysłać? Najbliżej, słuchajcie, bo byłem tak, tutaj, zaginione ekspedycje, później przeszedłem tutaj. I tu było solidne schronienie, gdzie mogłem po prostu znaleźć parę rzeczy fajnych, ciekawych. I teraz tak, gdzie bym miał najbliżej? Myślę, że tutaj, miejsce wypadku jakieś jest, obserwatorium. Ja myślę, że wezmę na miejsce wypadku, może coś tam znajdę. Jest dosyć blisko, jakbym ich tu wysłał. Oczekuję. Dobra. Przybycie za 15 godzin. Okej, okay. Wyślemy ich. Oni chyba się tam nie... jakoś chyba mi się wydaje, że nie... jakoś tak nie... nie zużywają tych surowców, nie? Ani nie męczą może? Nie, a może i się męczą. Dobra, mamy zaraz tutaj drzewo technologiczne postawione, super. Mamy tak, zatrzymuję. Wiecie co, muszę to zatrzymywać, bo tu jest każda sekunda, to się liczy, więc wybaczcie, ale... tak, młot węglowy, badania zakończone. Aha, dobra, mamy. No ja bym poszedł dalej, bo w żywność, żywności mam już dużo. Baraki, może te baraki to też byłoby niezłe. Bo baraki, co by tu dały? Miejsce między zamieszkaniem dla 10 osób, które dostatecznie chroni przed warunkami pogodowymi. To jest pytanie, co to jest to warunki pogodowe? Ale może najpierw kurde z tymi surowcami. Tartak. Zobaczymy ile ten młot węglowy, wybudowanie, zasoby, młot węglowy wypłukuje węgiel na powierzchnię, wtłaczając wodę pod dużym ciśnieniem w podziemne złoża. W ciągu dnia roboczego tworzy hałdę z maksymalnie 560 jednostek węgla. To jest dość dużo. Dość, by zatrudnić dwa baraki zbieraczy. Czyli 20? Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Myślę, że może nawet byśmy tu wybudowali gdzieś tutaj nawet. Byłoby niegłupie, ale to jest aż za 4 takie miejsca. To wiecie co, może tutaj. Bo tutaj co mamy? Co tutaj mamy? Cieplarnie. No tutaj żarcie nam robią. Tak. 10 pracuje na 3. No jest na razie spoko. Tak mi się wydaje. 3 na godzinę. A to w ogóle pracuje od 8 do 18. Dobra. Tylko teraz pytanie, bo... dzieci to ja mogę... Nie, niech se dzieci pracują. Niech se dzieci pracują. Teraz pytanie, czy ja po prostu ten grzejnik jest włączony. Ale mogę później wyłączać chyba. Albo całkowicie wyłączyć, no bo po 18, nie? To nie pracuje, cieplarnia nie pracuje. Godziny pracy, od 8 do 18. Żarcia mamy dosyć sporo. Może wezmę to. A nas 114 jest. Dobra, to wiecie co? To prawo zmienimy też. Prawo. Czy ja mogę... Ach, czyli to jest cały czas. Nie mogę jego znieść. Nie mogę tego znieść? W sensie... Czyli to prawo, które już podpisałem, ono już jest. No dziwne, nie? No dziwne. Dom opieki, segregacja pacjentów, zmiana awaryjna, ale na walk. Nowy obiekt do wybudowania. Wieczorne walki będą zmniejszać niezadowolenie. Trzeba będzie zbudować arenę walk. To może to? No bo skoro tu już... Kurczę, to może być dobre. Ta arena walk. Podpiszmy. Tylko, że... A, 15 drewna. A ja mam drewna ile? A, mam od groma. Dobra, to zróbmy tak. Księga praw. Podpiszmy. Ta arena walk jest zarąbista. No, tylko trzeba będzie... Dobra, to podpiszmy to. Dobra,
wybudujemy, znajdź inną osadę poszukiwania, buduj arenę walk, dobra, zaraz wybudujemy arenę walk, ale najpierw zbudujemy ten młot węglowy. Młot węglowy i ten młot węglowy weźmiemy tutaj. Zaraz ulicę też. Cyk. Ulicę zaraz wybudujemy, nie tu, przepraszam, tu. Może tak? Okej. Nawet tak, o. Okej. Dobra, pracuję tutaj, już zaraz to robią. No i właśnie zbudujemy, słuchajcie, tą arenę, mieszkańcy, arena walk. 15 drewna. Drewna mamy od zaru. Od zaru? A co to? Co to takie? To jest zasięg. Czekajcie. Jest tu coś takiego jak arenie walk, mogę przeczytać więcej? Coś tak. No, co noc organizowana jest tutaj walka, która zmniejsza niezadowolenie. A o kurcze, czyli ja to muszę tak wybudować? O kurde. Pamiętajcie, ja tutaj mam dużo wiosek, ale tu trzeba będzie gdzieś budować. Tu mam w zasięgu 4. Nie, będę tutaj budował. Tu będę musiał wybudować. Kurde. Ajajajajaj. Tu tylko 4 wejdą. Tutaj też 4. Kiepsko to. Tu raz, dwa, trzy, 4 też. No ja muszę tutaj wybudować. Bo na tym obszarze będą domy. Bo tu są grzejniki. Muszę tutaj. Tylko co ja tutaj wybuduję takiego. Ale kiszka. Może tu kolejny będzie grzejnik. No tutaj jak wezmę, to w tym nic nie wybuduję w miejscu. Muszę tu jakoś tak. No tutaj wybuduję. No tutaj. Pach. Tuż za kuchnią od razu. Dobra. Aha, tutaj możemy coś takiego zrobić. Aha, budowanie ulicy zużywa drewna. Rozumiem. To może. Dobra. Kurde. No nie chcę tego drewna tak marnować, proszę. Dobra, ulica jest w trakcie budowy. Nie ma to jak dobra walka. Przypomina mi się stare dobre czasy. Cóż wiele osób lubi te brutalne. Aha, jeszcze muszę zatrzymać, przepraszam. Cóż wiele osób lubi te brutalne widowiska. No bo ja muszę coś tutaj jeszcze postawić. Teraz pytanie, czy mam się wziąć za ogrzewanie i zwiększenie zasięgu generatora? Czy najpierw może jeszcze kurczę. Bo więcej zwiadowców to też byłoby dobre. Surowce. No te chyba surowce muszę zadbać. No, zadbamy o te surowce. No i te baraki później. Ocieplanie kuchni. Nie. No to też bym chciał. Mam 10 tylko ten. Surowce może najpierw. Wiecie co? Ile mam w ogóle. Tak, bo drewna. Musiałbym zobaczyć, ile mam z tym drewnem. Mam kłopot. Tutaj mam stal. 60. Ok. Co tutaj jeszcze mam? Tutaj mam węgiel. Tu mam stal. Tu mam drewno. Z drewna to mogę już zrezygnować. W sensie. Tak, mogę. Wziąć brak i wziąć do węgla wysłać. Tutaj. Już najpierw niech zbiorą tą. Dobra, 10. Niech zbiera. I tu jest stal. 47. No to dużo stali nie ma. To dużo stali nie ma. Nie, tu jeszcze jest stal. Aha, okej. Ale drewna nie ma. Tu jest drewno. O kurde, tu jest tylko 13 drewna? O kurde, to wiecie co, może jakby zebrali to 13 drewna, byłoby już spokój? Źle zrobiłem, bo mogliby to zebrać. Dobra, wyślemy tutaj jakiś wyślemy tutaj 5, niech to zbierze do końca. Jest godzina 15, dobra, niech to tak zrobimy, nie? Tak zrobimy, niech zbierze to. Chociaż kurde, to tutaj nie, to wyślemy. Kurde, no. Nie chcę tak dużo ludzi wysyłać na. Dobra, to zrobimy tak. Pracownicy. Oby tylko
Idzie budować. Co? Idą już budować? Przecież zbierają do godziny 18. Dobra. No to niech drewno faktycznie zbiorą. Niech zbiorą to faktycznie do końca. Jak zbiorą, to, to po prostu... ludzie są podekscytowani pewnie, że tą arenę budują. Dobra, ale to tak, trzeba będzie zrobić jeszcze... Pójdziemy jednak w surowce i ten tartak. Bo tego drewna będę musiał potrzebować. Start. 10 drewna zużyć. Dobra. I okej. Dobra. To puszczamy ten czas, niech sobie leci. No, także... Kurde, no trochę głupio. Nie popatrzyłem, ile tutaj mam tego drewna. Bo mogli faktycznie zebrać to wszystko i do widzenia, nie? To złoże węgla. Kopalnie tu trzeba mieć. Tu jest jakieś drewno. Pewnie będziemy mogli jakoś to pozyskiwać. Ale na razie... Dobra, zaraz zobaczymy. Tutaj budują. Tutaj też arenę budują. 16 już. No niezadowolenie też rośnie. No ale no dobra, no dobra. Na razie... Na razie jest jak jest. 5, 10... No, 15 tylko pracuje. Mam jeszcze, słuchajcie, 34 minus 3 to 31... pracowników ogólnie, więc jest, nie jest źle. 17.20, dobra, oni jeszcze nie se pójdą mi tutaj na, po te żarcie. Żarcia nigdy za wiele, więc spoko. Dobra. Czy oni tam zebrali to drewno? Nie, bo tam niepotrzebnie ich ruszałem. Ale dobra, no trudno. Jeszcze za 11 godzin, dobra, idzie nocka, a jak nocka, to pewnie, o kurde, żeby czasami, bo ta spadnie temperatura chyba w nocy, nie? Ja nie pamiętam już, czy spadała, czy nie? Wiecie, no, niestety odcinki się dosyć często nie pojawiają, ja też nie gram tak, jest trochę serii na kanale, sporo, a jeszcze chciałbym zacząć kolejne. Kurde, nie wiem, znowu sobie strzelam w kolano, ale dobra. Wybudowano arenę walk. Zgodnie z nowym prawem wybudowano arenę walk. Wzrasta nadzieja. Super. I niezadowolenie spadło. 409 mieszkań. A jeden. Aha, dotrzymana obietnica. Dobra, znajdź inną osadę jeszcze. Nie, na razie to idę ten wypadek wybadać. Dobra, poszli zwiadowcy, chyba poszli. Tak. Dobra, niech idą, niech idą. Tego żarcia już nam, zobaczcie, na 2 dni nam starczy. Na 2 dni. Na dzień. O kurde. Tak, idą zwiadowcy. Dobra, niech idą. Może przyspieszę troszeczkę nawet czas. A! Oj! A przepraszam bardzo. A właśnie co z tym? Od 8 do 18. Nie pracuje. Okej. Okay. Tu możemy już wysłać maksymalną ilość ludzi. Dobra, to tutaj wyślemy 10. Idzie jeść. Dobra. Dobra. Niech tak będzie. I mamy, słuchajcie, i to wydobywa węgla. Nie wiadomo ile. Nie wiadomo ile. Trzeba będzie to grzejnik pewnie włączyć i zobaczymy, nie? Ile, jakie mam zużycia tutaj? O kurcze. Wydobycie węgla jest 70, zużycie 274, nie? Masakra. Dzienne zysk, ajajajajaj. No dobra, no musimy dotrwać do tej, do tych 12 dni musimy dotrwać, nie? Do tego 12 dnia, nie 12 dni. Do tego 12 dnia musimy dotrwać. Dobra, zwiększmy sobie czas. Czemu by nie? Bo co? Bo dalej... Czekajcie, bo coś tutaj... Zaraz, co tutaj pracuje, co nie? Czekajcie, muszę zobaczyć. No kuchnia nie, bo niepotrzebnie. To możemy wyłączyć, bo też nie pracuje teraz już. Przecież nie ma takiego czegoś zimno. I tutaj możemy... Ale oni poszli spać, nie? Pracownicy w domu są. Dobrze, okej. Okay. No to teraz zużycie tego nie potrzebuje. Bardzo małe ryzyko zachorowania. Lecznica. Aha, dobra, lecznica. No tutaj musi być to ciepło, bo jakbym teraz wziął, wyłączył, to by tutaj by mieli bardzo zimno. Zimno by mieli po prostu. By mieli takie coś. Totalnie. Na razie mają chłodnawo. A jak tam lecznica? W trakcie leczenia, ale nie ma tutaj. Szkoda tutaj, że nie ma pokazane ile czasu jeszcze. Tu 5. A dobra, puszczę czas może. 5 godzin, no to spoko, 5, 4,
Tu 2 dni, no to jest słabiutko. A tu 5. O, tak wiecie, no. Dobra, tu to mnie ciekawi właśnie, jak tam dotrą. Zobaczmy w ogóle. No już są w połowie drogi. Dobrze. Fajnie, fajnie, ta gierka mi się bardzo podoba. Z tego co wiem, to druga część Frostpunka troszeczkę inaczej będzie. Nie będziemy chyba im tutaj budować, tylko pokazywać jakby rejony, w którym ma coś się tam budować w przyszłości i oni to będą wszystko gospodarować. Coś na takiej zasadzie, bardziej będzie chyba skupione właśnie na takich, kurczę, wyborach, co bardzo lubię. Oczywiście do czasu. No, dobra, przyspieszmy czas, przyspieszmy, tak. Nie chciałbym za dużo też, ale przyspieszmy, przyspieszmy. 18 już chorych, no proszę. Dobra, to przyspieszmy jeszcze. 20 już chorych. Masakra. 22. O, dobra, uff, przyszedł. Oj, jeden poszedł, przyszedł drugi. O, jest dopiero, no. A jest dopiero druga, kurde. O, tu już, zobaczcie, tu już. To, o kurcze. Straszne warunki. Straszne warunki dopanują. Ja muszę. Zimne domy. Kurde. Dobra, ale zaraz dotrzę tam. Coś się stało znowu. 18 już. O, dobra, dobra. Tylko, że parę dni będą chorować, więc wiecie. Dobra. Okay. O, stop, 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 stop. Przeżyliśmy kolejną noc. To przecież coś znaczy. No pewnie, że tak. No dalej, chłopcy, przed nami jeszcze dużo pracy. A to jest która godzina? 5:30. Aha, no to będą wstawać. No ja dużo ich tutaj nie wyślę z powrotem. To znaczy, no dużo nie będę ich tu znowu wysyłał. Pracownicy. Odpoczywa, odpoczywa, dobra. Bo placówki one chyba tutaj nie, dobra. Ale ciekawe, ile żarcia przyniosą, dobra. Tutaj mamy styrta stali od 8. Nie pracuję na razie. To może będzie tutaj wyłączone. Aha. Zamknięte. Nie, no to po co? Aha. Okej, okay, dobra. W nocy to tam. Dobra. Aha, oczekuję. Co wy tam żeście zrobili? Aha. Aha, dopiero będą zbadać. Mamy surową żywność i drewno. Tutaj nasze pojazdy uległy wypadkowi w Śnieżycy, a ekspedycja się podzieliła. Powinniśmy tu znaleźć część cennych zapasów. Zbadaj. Los zapomnianych. Wraki naszej ekspedycji kryją wiele cennych zasobów. Przetrząsając skrzynie rozrzucone po śniegu za pojazdami, znaleźliśmy ciała, szczepieni w jedną zamarzniętą bryłę. Masakra. Ludzie ci umrzeć musieli wtuleni w siebie w rozpaczliwym pragnieniu znalezienia odrobiny ciepła. Nie możemy nic dla nich zrobić, nawet ich pochować. Odkryte miejsce. Mroczna jaskinia. Bierzemy zasoby. Bierzemy zasoby. Dobra. Teraz tak. Przeczytaj dziennik. Raport zwiadowców. Puste wraki naszych. Aha, dobra, przeczytaj. Aha, no to już miałem. Dobra, to już miałem. Dobra, spoko, dzięki. I teraz tak, mają 47 żywności, 129 ten. Tutaj coś jest. Mroczna jaskinia. To ciekawe. Z blisko do tego. Kurde, aj. Tak. No, blisko dosyć. Kurde, no nie wiem co tu zrobić. 47 żywności, 129 drewna. Wracamy. Nie, ja nie będę ich tutaj. Ja się boję. Ja się boję ich wysłać tutaj coś. Mroczna jaskinia. Jakiś niedźwiedź? A może ludzie? Obserwatorium. To już prędzej bym wolał ich tutaj wysłać, ale tutaj będą mieli prędzej. Wiecie co? Ja pójdę tu. Nie, wrócę. Wrócę do miasta. Do miasta, z powrotem. Tak, niech se wracają i tak se chodzą. Bo to, kurde, no dużo, dużo mają tego, moim zdaniem. Oj, dużo, moim zdaniem. Albo, no, błąd robię, ale
mówię, no to jest już taka... Ciężko jest, słuchajcie. Od której godziny? Od 8. Dobra, to możemy przyspieszyć czas. Aha, dobrze, to już to wiem, młodwy globy. Tak. Dobra, zamknę. 40 jednostek węgla. To jest mało! 40 jednostek węgla. A od godziny 8, dobra. Dobra, niech sobie tam leci czas. Ale tak niezadowolenie mi rośnie. To zimny dom. Będę musiał, kurczę, te baraki. Ale drewna mam. Zwiększmy czas. Dobra, i dom. Czy jak tam jest żarcie, przynieśli. Dobra. Możemy tak tutaj. Dobra, kuchnia funkcjonuje. Dobra. Teraz tutaj też zbieram ten węgiel. Drewno. Będę musiał, jak drewno tu wydobędę, to będę musiał. A tutaj jak jest? 80%. A jak wezmę tak. Tak na pół, no tylko teraz pytanie, czy to mi zwiększy coś? Powinno zwiększyć, ściowa wydobycie. Jak wezmę to, wyłączę. Nie, ściowa wydajność 80%. No dobra, 80, no nie jest dużo, na 23 godziny mi starczy tylko tego węgla. To jest, dobra, ale już jutro będzie na 23 godziny. Dobra, ciekawe, czekajcie, bo ja coś tutaj mam... no właśnie. Jak to wyłączę? Nie, muszę to mieć włączone. Teraz tak. To też muszę mieć włączone. Bo inaczej mi żywności tu nie produkuje. 3 na godzinę. Kurde. Będę musiał tutaj kogoś wysłać. Dobra, ci niech skończą. 4, dobra. I niech pójdą sobie tutaj do nich. Mam 24 ludzi jeszcze. Dobra, tak zrobimy, dobra. Zaraz wrócą nawet ci moi. Super, oni szybko, bardzo szybko się przemieszczają. Bardzo mnie to imponuje. No imponuje mnie. Dobra, mamy opracowaną technologię tartak. Dobrze, to teraz jeszcze huta. Start. Huta. Będzie cieplej, więc na razie te mieszkania niech sobie tak będą jak są, więc nie jest źle. I weźmiemy, wybudujemy tartak. Bo tu już drewna, czekajcie, bo tu mamy stal. Tu mamy stal, a drewna już nie mamy w ogóle. Kurczę, wypadałoby postawić. Postawić zasoby, tartak. Tak. Ale on jest taki mniejszy. Dobra, to tartak tu będzie. Nie ma ulicy. Dobra, to tutaj. No jest czy nie ma? O! Zwiadowcy oddział bezpiecznie wrócili do miasta. Dobrze. Nie, wyślemy ich teraz. Czekajcie. 121 godzin. O kurde, no z tym drewnem. Z tym. A jak tutaj? Jeden, dobra. Dobra, to tutaj wyślemy 5. Po ten węgiel. 21 godzin. Oczekuję. Dobra. Wyślemy ich tutaj do obserwatorium. Dobra. Ale są po prostu. Oj! Ale ci to się napracują, ale już trochę pozwiedzili. A jakbyśmy z tym obserwatorium, tu nic nie znajdziemy, to wyślemy ich do Obrocznej Jaskini. Stalowy most, to jest też ciekawe. Obserwatorium, ciekawe. Zakończone, tartak, dobra. To mam, dobra.
Czy ja ich wysłałem? Tak, wysłałem, dobra. Czy ja tu jest droga robiona? Nie, nie jest robiona droga. Czemu? Dobra, nie jest robiona. Ulica jest w trakcie budowy. Dobra, mamy. Zaraz tutaj stąd uciekną, tu już będę miał mniej pracowników, tak w mrozie. Dobra, skrzynie z drewnem zostały wyczerpane. Dobrze. To wiecie co, ja bym może... Czekajcie, ile mam pracowników wolnych? To jeszcze z piątkę bym dał, wrzucił. Ile tutaj jest tego węgla? No mało, dobra. Znaczy mało, nie mało, nie mało. Dobra, to jeszcze dam tak. Dam tak. Dobra. Kurczę, 44 to jest mało. Ile mam zużycia w ogóle? Gospodarka. Ja mam zużycia... Dwie... Pierdziele. No tylko, że to mi zużywa bardzo dużo. Co tu się dzieje? Zapełniło się miejsce na zasoby, nie rozumiem. Chyba tutaj, tak? Że co? Nie rozumiem. Aha! Jakiś magazyn potrzebuje. Może skład zasobów kolejny. 20 stali? Mam. Ile ja mam magazyn? Gdzie tu jest ten magazyn mój? Przepraszam. Namiot. Magazyn. O, drewno mam też od Roma. I też racji żywnościowych. Dobra, trzeba będzie wybudować kolejny magazyn. Skład zasobów. Co to jest to? Barak zbiera... A nie, no to są baraki zbieracze. Nie, to są namioty. Czekajcie. Barak? What? Barak zbieraczy. O co tu chodzi z tym barak zbieraczy? Mam coś takiego? Namiot, chata myśliwych, chata myśliwych, tartak. O co tu chodzi? Kurczę, barak zbieraczy? Pracujący tutaj ludzie gromadzą zasoby. Aha. Gromadzą zasoby z pobliskich stosów węgla, skrzyń z drewnem i stel stali. Ale to ja nie mam już tutaj stel. Zmorze? Nie rozumiem. Stosy. A ja nie mam tutaj stosów już. Baraki zbieraczy. Mieszkańcy mają namioty. Żywność. Zasoby. Barak zbieraczy. O kurde. O co tu chodzi? Tutaj, to może tu jakby to wybudować. A nie, tutaj coś jest. Tu są miejsca jakieś. Zobaczcie, tutaj. I to zbiera z tego. O kurde. No bo tutaj coś. Tu nie, tu mogę. To z tego chyba, z tego drewna by tutaj? Postawimy tutaj. Nie rozumiem tego, tych tych budynków, tu, barak zbieraczy. Okej, no coś tam się dowiedziałem, ale to ja wiem, coś przeczytałem tak przez sekundę, ale słuchajcie, czego się dowiedziałem, bo tutaj są te fałdy, hałdy węgla, które to coś wydobywa i to muszę zbierać. I to muszę zbierać. Ale dobra, bo jak tego nie zbiorę, ile to jest? 224. Tylko teraz tutaj funkcjonuje. Aha, no właśnie. A, te magazyny! Muszę magazyn wybudować. Skład zasobów. 40, 20 stali. Aja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 j. Tylko wiecie co, ja to wybuduję sobie gdzieś.
Tu. Bo tu. Nie, tu. Tu. Bo tu. Czekajcie, bo tu jest arena. To może tu. Dobra, tu niech będzie. Droga. Tutaj niech będzie, dobra. I jedziemy. Jedziemy. No, bo to chodzi o to, że po prostu tutaj już zebrali. Znaczy, to wypłukuje i ten węgiel jest tu. Ja muszę też zatrudnić tutaj ludzi. Co tu się stało? Skrzynie z drewnem zostały wyczerpane, ok. Tu jest stal. Stali mamy mało, ale stale jeszcze tutaj wydobywam. Dobrze, dobra. 10 pracuje. Dobra, no żeby ta noc minęła, 21 godzin, to mało. Wiecie co, to może zatrudnię tutaj ludzi, niech zbierają. 7 dostępnych. Niech pracuje tych 7. Chociaż troszeczkę, żebyśmy zatrzymali ten proces. Już na 21 godzin. Dobra, tutaj mamy, tutaj drogę już się buduje. No ten magazyn musi być przede wszystkim, bo tak to ta żywność tutaj się nam po prostu nie mieści. Nie mieści się, po prostu się nie mieści. Aż tak dobrze żyjemy, prosperuje nasze, że po prostu się nie mieści w głowie. Masakra. Na zwolnieniu jest jeden. I tak jak na zwolnieniu jest jeden, czekajcie. Co tam się stanęło? Zadowolenie? Znowu? Zimne miejsce pracy. No dobrze, dobrze, już ja wiem. Ja wiem. Na 22 godziny. Dobra, zatrzymaliśmy to trochę. Okej. Okay. Dobra. Teraz tak. Bo jakbyśmy wbudowali ten zbieracz, zobaczcie, barak zbierać, on tu ten to zbiera. Ja bym chciał, wiecie co, tak, kurde, no to byłoby dobre, żeby tutaj tak postawić. To z tych trzech miejsc zbierają i tu jest dosyć ciepło. Oni nie muszą chodzić i ten. Ale i to źle postawiłem, to znaczy ten, tu muszę postawić budynek sobie, postawię, żeby mi tą stal na przykład wypłukiwała, wiesz, tą wiecie. Teraz tak, tutaj mogą już pracować ludzie. 9 dostępnych inżynierów. Akurat tych inżynierów mam dużo. Właśnie chodzi o to, że może lepiej, szybciej też warsztat wybudować kolejny. Żeby tą technologię pchnąć do przodu. Bardziej. Przydałby się jeszcze jeden warsztat. Bo teraz faktycznie ta technologia bardzo, bardzo musi, no musi mi pomóc. Bo tu zobaczcie, tutaj temperatura znowu spadnie o 1. 15, 5 stali. Mam tyle? Mam. Tak. Droga. Tak. Dobra. Teraz tak. Tutaj stal. Tu jest zimno, też tu jest zimno. A jakbym tutaj zwiększył temperaturę, to ciekawe, czy tutaj zrobi się zimno, czy nie? Nie wiem. Ale muszę tych zatrudnić na razie. Aha, dobra, na razie niech wybudują mi tutaj. Ale dobra, ale dwóch. Tu 10. Aha, 10 jest potrzebne do budowania. Dobra. Dobra. No tak to na razie widzę. Tak to na razie widzę. Ale dobra, nie, bo 9 mam pracowników. To mogę ich tutaj na razie wysłać. Do tego tartaku. Dobra.
Bar tak nie pracuje. Bo co? Brak zasobów do zbierania w zasięgu. Brak zasobów? To może to jest zasób? Kurde, poczekajcie. Ja chyba kichę zrobiłem. Zasoby. Tartak. O kuźwa. Dobra. Stop. Ja nawet nie wiedziałem, że po prostu rozbierz obiekt. Ten. Dobra. Nie no, rozbierz obiekt. Ale dupy dałem. Dupy dałem. No to czekajcie, bo tutaj jest złoże węgla, on wydobywa. A skąd ten, ten węgiel tu będzie, huta? Wydobywa rudę żelaza z głębokich złóż. Aha. Dobra, okej. Okay. Czyli to, dobra, to będzie tutaj dobrze zrobione. Tylko teraz ten bym chciał. Czy można go przenieść? W sensie... I w ogóle ile to... Stop. Dobra, o, dobrze, dobrze. Tu rozbierają go. Dobra. Dobra, niech go się tam rozbierają. No tak troszeczkę tutaj na... No ale dopiero pierwszy raz w to gram. Także, wiecie dlaczego to rozebrałem ten? Bo tutaj postawię te... kurczę, gdzieś indziej postawię ten... no... Do... po prostu do... no warsztat. O, będą rozbierają go czy nie bardzo? No powinni go rozebrać. Twór zbiórka. O, dobrze. Rozbierają, teraz tutaj zbudują. Co tu jest to? Nie wybrano rodzaju zasobów do What? No to przede wszystkim tak. Drewno. A to nie, przepraszam, zmień. Żywność. Albo nie, dobra, drewno. To tak na takiej zasadzie, czyli jeden magazyn się... Jezu, to co, dwa magazyny będą się budować? Dobra, to na razie nie zostanie tak. Bo żywność? No wytworzą żywność i mogą iść spać, nie? No, to surową żywność, tak. Surową żywność, wiecie dlaczego? Przecież teraz tamci poszli mi po żywność. Tak zrobimy. Dobra. Przecież ci myśliwi, nie? Idą mi po żywność teraz. No i teraz ten tartak, słuchajcie, trzeba będzie wybudować gdzieś tu. Ja cię kręcę. Mogę tak na przykład i weźmie mi to wszystko, czy po prostu nie będę miał tej... Wiesz o co chodzi? Czy jak wybuduję tutaj... Powstanie tutaj obiekt zniszczyć źródło zasobów. Okej. Okay. Czy na razie muszę tu tak mniej więcej. Jak zbiorą, to przeniosę dalej, nie? Dobra. Tak to widzę. Tak to widzę. Tutaj tartak. No tak, ten tartak. Dobra. Może teraz. No właśnie. Mogę wyłączyć co? No to nie pracuje już, to mogę wyłączyć. No dobra, tak zrobimy. No bo ty tak od 8, od 8, od 8 do 18, tak? No bo jakbym to włączył, to co, pracuje? Zamknięty.
Koszt utrzymania jeden węgiel na godzinę. No to ja nie chcę. Grzejniki. Czekajcie. Mam teraz zużycie 264. O kurde. To nie, no to ja nie chcę tego. Wyłącz. No tylko trzeba kurde pamiętać, nie? Efekty obszarowe. Właśnie. Są dwa rodzaje obiektów z efektem obszarowym. Wokół jednej, na przykład wokół tartaku. No to teraz się dopiero dowiaduję o tym. Wokół tartaku jest obszar, z którego mogą być gromadzone zasoby, a wokół innych obszar, na którym wywierają one wpływ na mieszkańców. Modlitwy lub na miejsca. No właśnie, tam na przykład tarta. Efekt obszarowy pokazuje obszar, w którym mogą być gromadzone zasoby. Dom modlitwy może obszar, w którym będzie wymierzony wpływ. O kurde, dom modlitwy jest też? To może jakieś prawo wezmę, zastosuję, ciekawe. Czekajcie. Co tu jest? Praca? Nie, to nie. Cmentarz. Prawo do pojedynków. O kurde. Pub. A pub co daje? W tych ciężkich czasach ludzie wciąż potrzebują pokrzepienia w dobrym towarzystwie i w kielichem dłoni. Poczekaj od 5. Aha. Gdy prawo wejdzie w życie, nie będzie można wprowadzić następnego przez 18 godzin. Nowy obiekt pub. Wizyty w pubie zmniejszają niezadowolenie, nieznacznie wzrośnie nadzieja. Trzeba będzie zbudować pub. To też jest spoko. Bimber, dom uciech. Tu jest zmiana awaryjna. Cmentarz. O, przeszczepy narządów, uroczystości pogrzebowe. Ciekawe, co później dalej jest. Dom opieki? Przepełnione? Segregacja pacjentów? Nie, na razie nie. Na szczęście na razie chyba nie. Na razie mi tu nic chyba nie grozi, chociaż niezadowolenie mocno wzrasta. Zimny dom, kiepska żywność, zimne miejsce pracy. Dobra. No tak, ale musieliśmy to zrobić. Musieliśmy to zrobić. Musieliśmy to zrobić. Potrzeba co najmniej... Aha, bo to jest tartak teraz. Tartak to może pracować. Nie, tartak na razie nie musi. Ale postawiliśmy. Dobra, tartak na razie nie będzie pracował, bo jeszcze tego drewna mamy troszkę. Więc tak sobie niech będzie. Co to jest? Bardzo zimno. What? No oni teraz nie pracują. Zamknięte, no właśnie. 100 z węgla. 100 z węgla, no właśnie. A ile to jest tego węgla? 400. Dobrze. Dobrze. I teraz ja bym tu postawił technologię. Warsztat. Jeszcze jeden. Co jest? A to? Warsztat? Nie. To nie. To nie. Czy on tak stoi? Tak przylega tutaj? Czekajcie. A, dobra. Okej. Dobra. Mamy drogę. No i tak to widzę. Tak to widzę, słuchajcie. Nie podoba mi się to trochę, ale tutaj, znaczy tak, no węgiel mam, węgla to będę miał zaraz, bo pójdzie temperaturę w górę. Drewna mam sporo. Dlaczego zrobiłem tutaj ten magazyn, słuchajcie, na surową żywność? Nie na surową żywność. Zmień na racje żywnościowe chyba. To powinno być. Zmień na racje żywnościowe. O właśnie. Na racje żywnościowe. Dlaczego? Bo dlatego przyjdą zaraz myśliwi, przyniosą żywność znowu i tutaj będę miał po prostu sporo znowu. Tutaj żywności mi się nie pomieści.
tych żywności będę miał sporo, bardzo dobrze, ale to wtedy w tych myśliwych jednych mogę odrzucić gdzieś tam do pracy przy kopalni, nie? Bo znowu tutaj idzie mróz, widzę. Kuźwa, masakra. Dobra, myślę, że na tym odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że wam się podobał. No, słuchajcie, bierzcie pod uwagę, że gram po raz pierwszy. Nie mam zielonego pojęcia, co w ogóle dalej będzie, jak to się wszystko... w ogóle na trailerów nie oglądałem, wyobraźcie sobie, że na trailerów nie oglądałem. A trailerów, nawet gameplayów, tam trailery, gameplaye przede wszystkim. Więc po prostu idę na żywioł. Jak się gra dla mnie skończy? Pewnie niemiłosiernie. Cieszę się, że przetrwałem 12 dni. No i zobaczymy, jak pójdzie dalej. Trzymajcie się cieplutko, do następnego. Cześć!